Oskar Kolberg, dzieła wszystkie, Kieleckie. O Gradzie. W pewnej wsi, za dawnych bardzo czasów, żył chłopek poczciwy, podczas gdy wszyscy inni byli bardzo złymi i bezbożnymi. Do kościoła nie chodzywali i spędzali czas tylko na pijatykach i bójkach. Poczciwy ten chłopek zawsze sam chodził do kościoła i prosił Boga, aby się jego sąsiedzi poprawili. Koło kościoła był ogromny staw, który latem i zimą był zamarznięty. Raz w niedzielę szedł sobie nasz chłopek, jak to zwykle czynił, do domu z kościoła i widzi, że wielu ludzi rąbią lód na stawie, a każdy wyrąbany kawałek lodu unosi się ku niebu. Zdziwiony tą pracą pyta się rąbiących, co to ma znaczyć? Oni mu mówią, że ten lód będzie spadał na ziemię i zboża złych, bezbożnych ludzi wytłuczone będą. On zaś, jeśli tego nieszczęścia chce uniknąć, niech zakopie na rogach swego pola Ewangelię, a grad jego pole ominie. Tylko niech tej tajemnicy nikomu nie wyjawi. Ludzie ci znikli, a nasz chłopek zrobił, jak mu przykazano. Jednemu tylko dziedzicowi swemu wydał ten sekret, bo mu się go żal zrobiło, aby szkody w swem polu nie poniósł. Na drugi dzień spadł ogromny grad i wytłukł w polu zboże wszystkich chłopów. Tylko tego pobożnego chłopka i dziedzica pole wolne było od gradu. Od tego czasu grad spada na ziemię, a tylko ci, którzy zakopują Ewangelię, są wolni od tej klęski. Dziękuję bardzo. Brygadier Artur Kucharski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przy Suszach.